Tenisiści stołowi De Korglasu wygrali na wyjeździe w pierwszym meczu półfinału play-off Lotto Superligi z drużyną Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz 3-1. Jestem uśmiechnięty, mamy bardzo dobry humor. W dniu dzisiejszym klub De Korglasu ma naprawdę super dzień, jeżeli chodzi o wyniki sportowe. Po pierwsze, nasza drużyna młodzieżowa U22 w składzie Kulczycki i Patryk Lewandowski wywalczyła Mistrzostwo Polski drużynowe, młodzieżowe. Dlatego no, wzięliśmy przykład z naszych młodszych kolegów. Nie pozostawało nam nic innego, jak po prostu dzisiaj też zagrać bardzo dobry mecz. Półfinałowy mecz play-offu w Bydgoszczy. W ciężkiej hali z dobrym przeciwnikiem. Wygraliśmy ten mecz 3-1 i zrobiliśmy mały krok do wielkiego finału Lotto Superligi. Już za chwileczkę troszkę się jeszcze pocieszymy i za chwilę szykujemy się do niedzielnego meczu. Tam będziemy chcieli postawić kropkę nad i, musimy zagrać co najmniej tak jak dzisiaj. Wtedy widzimy się 10 czerwca w Poznaniu na wielkim finale i no bardzo, bardzo fajny dzień. Oby więcej takich po prostu w naszych karierach sportowych i w życiu. Klub De Korglas dzisiaj ma dobry dzień. Wygrywają młodzi, wygrywa starsza drużyna. Dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi. W pierwszym pojedynku Jakub Dyjas ograł po horrorze w piątym secie Władysława Ursu 3-2. Przegrał swój pojedynek Kai Konisz 1-3 z innym Japończykiem Taku Takakiwą. Bohaterem piątkowego spotkania był Jonathan Groth, zdobywca 2 punktów. Duńczyk bez straty seta pokonał Artura Grelę i lidera bydgoszczan Władysława Ursu. Uważam, że dzisiejszy mecz w naszym wykonaniu był naprawdę dobry. Wygraliśmy 3-1 na bardzo trudnym terenie w Bydgoszczy. Cieszymy się bardzo z tej wygranej. No i mamy nadzieję, że w niedzielę również przed naszą już publicznością na naszej sali będziemy grali o wymarzony finał i uda nam się to zrealizować. Zapraszam wszystkich na niedzielę, na ten mecz i trzymajcie kciuki. Rewanż odbędzie się w Działdowie w niedzielę 4 czerwca o godzinie 16:00.